Hej, witam was, z tej strony Gal. Jestem na kolejną misję z Longworem. Mamy 55 żołnierzy dostępnych, ale tych najważniejszych mamy niestety rannych. Czekamy na Tambula. Jak za 4 dni Tambul wróci, to ruszymy na bazę obcych. Ale zanim to zrobimy, jeszcze sobie wypatrzyłem tutaj, że mamy coś takiego fajnego, co chyba nam jest do niczego niepotrzebne. Jeżeli się mylę, to mi powiecie po tym odcinku. Mianowicie mamy to. Myślę, że można by było tak sprzedać, że przez, nie wiem, 25 zostawić tego. Możemy sobie to sprzedać, mamy 390, to jest sporo kasiory. Za to moglibyśmy sobie kupić jeden klucz, bo zaraz nam będzie potrzebny, żeby polecieć do kolejnej bazy. I moglibyśmy sobie kupić Pulsar Blaster. O, to bym sobie mógł kupić, żebyśmy mieli naszym assaultom broń dla nich. Mamy zostało na 50, nie jest najgorzej. Mamy bardzo, bardzo mało meldu, bo tylko 46. Dobra. We Foundry nam się pojawiła nowa rzecz. Jeżeli dobrze rozumiem, to nie wiem, sprawdźcie mi to, jeżeli będziecie mogli. To dodaje chyba więcej obrażeń dla wszelkiej broni laserowej. Chodzi tutaj i o samoloty, i o naszych żołnierzy. Potrzebujemy na to jeszcze 200 alerium, 80 meldu, ale myślę, że jakbyśmy zrobili dwie bazy obcych, to się powinno szybko ten alerium i szybko powinny się ten meld nam zdobyć. Dobra. Wrócił złoty, wróciła Ewa, wrócił Molek. Za 5 sektoid komanderów możemy dostać żołnierza. Czy chce żołnierza? Akurat teraz mam dostatek żołnierzy. No może nie chce żołnierza. Dobra, jakieś wspomagacze naszych statków się zbudowały. O! Kurde, no. Dlaczego nam Kanada spanikowała? Przecież wszystko dobrze szło. Cholera, będziemy musieli te dwie bazy będziemy musieli. Okej, mamy fightera, tak? Fighter. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie z nim się zmierzyć. Ale fightera chyba jeszcze nigdy nie zastrzeliłem. Nigdy mi się chyba jeszcze fightera nie udało zniszczyć. Approaching target now. Powiedzmy, że ten mój to nie ma żadnego problemu, żeby zniszczył fightery. Wojtek, Gryko. Okej, podchodzi jakiś mały scout do lądowania. Dobra, agresyw. Zobaczymy, czy uda nam się go ściągnąć. Czy mam ten do celowania jeszcze wybudowany? Mam. Dodajemy od razu. Jest. Dobra. Mamy zestrzelonego go. Okej, okay. On jest mały scout, zestrzelony, więc nie powinien być taki ciężki do wyczyszczenia. Trochę nam chyba Elerium wpadło. Nie, w sumie nie dostaliśmy nic. Dostaliśmy tylko stówkę kasy, ale nie dostaliśmy żadnych Elerium, żadnych Eloisów. To po tej misji będą. Ale zużyliśmy tak. Tego mamy 3. Zużyliśmy ten do celowania. To pasowałoby jeszcze dwa kupić. Dobra, ten jeden. To co to dawało? Nie pamiętam co to dawało. Bo tak, to daje nam uniki, prawda? To nam daje uniki, to nam daje celowanie, a to co dawało? Nie wiem, czy. Wydaje mi się, że to chyba, że większe obrażenia zadajemy. Że po prostu wykrywamy, jakby gdzie są słabe punkty przeciwnika i go tam trafiamy. Chyba tak to działa. No ale mniejsza z tym. Mamy do zrobienia. Misję. 36 godzin na nią mamy, czyli to jest półtorej dnia. Czy ja chcę czekać na jakichś żołnierzy? Zaraz zobaczymy.
Bo nie chciałbym iść pierwszym składem, bo pierwszy skład czekamy jeszcze tam chyba 3 dni na tabula, tak? 3 dni na tabula. Bo czekamy na tabula, więc nie chciałbym pierwszego składu używać. Nadzieja mogłaby nam za 18 godzin wrócić. Gecko za 13. Miśka. No to w sumie może poczekajmy na Gecko. Jak wróci Gecko, to ruszymy na tą misję. Dobra, jest i Gecko. No dobra, to możemy odlecieli na tą misję. Pioły na pewno nie. O, mamy Goliata, Halka mamy, patrzcie. Jakiś mniej doświadczony. Kurde, to bym miał takiego Assaulta, który dopiero się uczy gry. Może bez Assaulta pójdziemy na tę misję. Jakich scoutów mam do dyspozycji? Łowca to za ciężkie działo. Dobra, niech będzie Saturn. Panek jako gunner. Żołnierz wsparcia niech będzie Gecko. Sniper Ice. Tam go gdzieś widziałem. Dobra. Strix tam widziałem przez chwileczkę, że wróciła. Tu moglibyśmy Hulka wrzucić. Tylko z Hulkiem jest problem, jak nie wiem. Bo Hulk fajny jest, tylko że jeszcze nie ma takiego pancerza, jakbym sobie życzył, a jego celowanie na poziomie 60 daje dużo do życzenia. Dobra, mamy tak, 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 tak. Teraz potrzebujemy jeszcze. Mam jednego scouta. Nie mamy medyka, czyli tutaj Strix mogłaby sobie pójść. Okej, okay, Infantry. Tam czym chyba żniwiarz mi mignął. Wiadomo, że wysłanie kadmie czy żółtka dawałoby nam duże prawdopodobieństwo wygrania, ale myślę, że nie chcemy wysłać aż tak silnego składu. Ile mamy jeszcze miejsc? No jedno, tak? Może damy sobie Molka? No dobra, niech tak będzie. O, po kolei. Na początku zwolnijmy sobie amitemy z tej reszty. Dobra, Hulk na pewno defensor, bo on będzie mocno obrywał. W ogóle się boję brać Hulka, żeby nie stracił tego defensora i broni lepszej, żeby tabul po prostu nie musiał iść z jakimś lipną bronią. I tutaj na pewno scope. Znałem, czy w ogóle mu jeszcze nie dać tego drugiego celownika, żeby to trochę poprawić, no ale może on będzie z bliska strzelał, to może by dawał rady tą bronią. Jedne co bym chciał dać, to myślę, że kolor broi zmienimy. O, zielona. Hulk musi być zielony. Ace. Mamy 7 zbroi, no to każdy może dostać tą zbroję. Nie, no, chyba przesada, żebyś ty miał ten celownik. Ty i tak dosyć dobrze strzelasz, więc masz 94, więc nie powinieneś mieć problemu z tym trafianiem. Gecko. Gecko na pewno zbroja. Na pewno tamta broń ta. Teraz tak, jedna rakieta, jeden granat dymny. Czy ja chcę ci dać jeszcze jeden granat? Czy ja bym ci chciał dać celownik? Czy ja bym chciał ci dać tą amunicję? Może amunicję. To jest zawsze troszeczkę więcej obrażeń, które byś mógł zadać. Tu mamy scouta, ok. To scout dostanie tak, celownik, zieloną amunicję. Gdzie jest zielona amunicja? Dobra, zieloną amunicję i jak flowera. Może akurat nam się coś uda złapać. Strix to dostanie. Aha, bo ja tam chyba kogoś przeskoczył, pominąłem. Saturn, tak, Panka pominąłem. Aha, Gecko, bym ci zapomniał dać lepsze rakietnice. Okej. Okay. Zawsze o tym zapominam, ale dzięki waszym komentarzom wiem, że to zapominam. Dziękuję wam za komentarze, zawsze sobie przypominam. Oni zawsze mówią mi o rakietnicy. Sprawdź bazukę. No i sprawdzamy. Chyba zaświeca światło, bo tak widzę po tym, co się w kamerce, że chyba mnie słabo widać. Dużej różnicy nie ma.
Ale to później będzie widać, bo jak się raz ściemni na polu, to będziemy mieli jakąś różnicę większą. Okej. Okay. Panek, tak, tak. Tak, nie. Tobie damy skopa. Amunicję penetrującą i zieloną i tą. I dodatkowy o jeden obrażeń dla broni raserowych. Ile mam tych karab... Tutaj bym sobie może tak dał. O, widzicie. Myślicie. Będzie działało. Tutaj. Tak, tak. Tak. Dobra. Nawet się zastanawiam, czy bym ci nie dał zielonej amunicji, żebyś bardziej szalał. A Molkowi damy zbroję, karabin. Niech zostanie to tak, jak jest. No okej, myślę, że jesteśmy gotowi na tą misję. To jest zaszalony mały scope. Czyli maksymalnie myślę, że do 12 obcych. No czy to będzie ciężka misja? No nie powinna być ciężka misja. Dobrze, że udało mi nam się go zestrzelić, bo jakby on wylądował, to byłoby na pewno ciężko. Bo jednak jeden scout, nawet nie o tyle ciężko by było z tego względu, że byłoby ich tam, nie wiem, jak potężne te sworki, tylko byłoby ciężko, bo jeżeli jest lądowanie, to oni lubią wyskakiwać wszyscy naraz. Jak wyskoczą wszyscy naraz, będzie ich na przykład, powiedzmy, z, nie wiem, trzy grupki po 8, no to kurde, macie już taki Saigon, że nie wiecie, do czego strzelać. Aj, kurde. Affirmative, Big Sky. Zaczynamy. Dobra, tutaj w rogu jakimś zaczynamy. Spoko. Co to za mapa? Jakiś nie kojarzę. Dobra, statek jest po drugiej stronie. Duża mapa, bardzo cieszy. Okej. Okay. Na początek Hulk, sprawdź, co się tutaj wypaczysz. Nie? Aha, bo my teraz nie mamy tego, nie mamy Assaulta na tej misji, więc będziemy musieli troszeczkę bardziej defensywnie grać. Zrozumiano. Czy Melt widzimy gdzieś? Czy widzimy gdzieś tutaj Melt? Na tak wielkiej mapie to raczej wątpię, że Melt znajdziemy jakikolwiek. A przynajmniej taki Melt, który by się dało schwytać. Ale w ogóle odnaleźć ten Melt na takiej mapie to będzie problem. No ale będziemy szli w stronę statku, może akurat gdzieś się nam tutaj wpadnie jakiś Melt w oczy. Mamy 13 minut nagrania, jeszcze nie zaczęliśmy mapy praktycznie. Co może tylko świadczyć o jednym, że jest spora szansa, że będzie to dwuodcinkowy. Odcinek dwuodcinkowy. Epizod, powiedzmy. Epizod dwuodcinkowy, przynajmniej to będzie się... Będzie to jakoś ładnie brzmiało. Sounds good. Już tam idę. Dobra. Celowanie, overwatche. No i czekamy. Sektoidy? Pewnie commander, sektoid commander. No, ale ogólnie mało było słychać. Okej. Okay. Fakt. Jeżeli by nie patrzeć na te bezakery, to nie byłoby tak źle, bo to takie jakieś takie małe nam się tutaj trafiły stworki. No ale jednak ich trochę jest. Za to gecko fajnie stoi. Flame kanonem. Czy ja chcę użyć flame kanona? Dobra, niech będzie. Przez jednego Mutona spanikujemy. Zobaczymy, jak bezakery zareagują. Dobra, ten Muton jak sobie się ruszył. Bezakery nie spanikowały, okej. Okay. Czy tutaj bym może rakietę wypuścić?
No dobra, strzelmy tą rakietą. Jak oddajesz rakietę. Zabić ich raczej nie zabijesz. O, akurat jednego zabiłeś. Ale tutaj widzicie, tego otworzyłeś nam. On teraz jest idealnie pod strzał ustawiony. No te bezekery mnie troszkę denerwują. Ale mam nadzieję, że tak, zabijesz tego. O no. Miałem nadzieję, że go zabijesz. No fuck. Okej. No to nie fajnie. No to nie fajnie. Kurde, no. Ja pierniczę. No dobra, no to zabijemy tego. Ciekawe, czy Hulk wytrzyma dwa... Czy Hulk wytrzyma dwa uderzenia od bezekerów. Jestem bardzo ciekawy. Ale nie wiem, czy będę chciał to akurat testować, czy nie będę próbował jednak mimo wszystko... próbować ich zabić. Jakie są szanse na to, że mam, że ich zabiję? Aż zerowe, bo mamy tylko trzech żołnierzy, z czego jeden jest tylko z obezwładniaczem. Więc szanse są bliskie zeru. Okej. Wychodzę. Dobra, zrobimy to tak. Ty się będziesz tutaj rozglądał. Strix pobiegnie tu i spróbuje do tego koleżki strzelić. Tylko teraz pytanie. Disabling shot ma 63%. No spróbujmy, może akurat trafisz. 63%. O, 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 dobrze to wygląda. Okej. Okay. Czyli tak. Tamten Newton jest spanikowany, ten jest wyłączony. Zostają te bezekery, które dwa razy uderzą w Hulka, ale mam nadzieję, że Hulk przetrzyma to. Dziewięć, okej. O, jeszcze mu odpowiada, super. Może trafisz, takiej odległości. Trafiłeś? Trafiłeś, okej. Sześć, okej. Ty nie powinieneś nic zrobić, dobrze. Spoko. A ty nie masz za dużych szans na trafienie, ale może jakby tutaj zrobić to... Dobra, spróbuj strzelić do niego. 70%. 11, super. Ach. W ogóle Gecko mogłem włączyć na tego. Gecko mogłem włączyć na Overwatcha. Byłoby zdecydowanie lepiej. Ok, 80%. To tego mamy zabitego. O Jezus. To jest kurde masakra. Jak można tak strzelać? 80% i nie trafiać. Trzy strzały, trzy pudła. I Gecko go zabije. Cel nie został trafiony. O Jezus. Dobra, jak będziemy tak ich zabijali, to... Chyba zacznę ich podliczać. No dobra, jeden mniej. Ty go pancnij. 12. Okej. No jeszcze spanikował. Co będzie robił? No nic nie robi, okej. Rzućmy granata, żeby on tutaj do nas troszeczkę podbiegł. Ile mamy żołnierzy w ogóle jeszcze? Trzech. Z czego jeden nie za dużo może zrobić. Ale tego bezekera muszę zabić w tym momencie. Granata poszła. Ten floater może przeżyjemy go jakoś. Okej, okay, dwa.
6 życia ma. Okej. Zabijesz go? Fuck. Damn it. Enemy is still alive. My fray. 70%? 11%. To raczej szanse są małe. Tylko 11%. Przeładuj broń. Co ten Zeker zrobi? To jest najważniejsze pytanie. Nie mamy już Overwatchy niestety. No dobra, wrócił do Hulka. Może go nie zabije. 6. Hulk mu powinien powiedzieć. Nie. 76. Może wreszcie pan sobie trafi. No dobra. Dobra, okej, nareszcie trafiłeś. Ja bym się pozabocić. Molek, weź sprawdź mi tego. 59%, no to. Okej, trafiłeś. Teoretycznie nawet mógłbym go próbować łapać, ale jest daleko, żeby go łapać. Snajper dalej panikuje. A ty go nie będziesz widział. Ale dobra, to ty go możesz zabić psionicznie. 79%. Powinnaś dać radę. Okej. Został mi tylko ten Muton. Dobra. Nie było to jakoś super fajnie, tak jakbym sobie życzył. Hulk, musisz teraz tutaj się stamtąd ewakuować. Tutaj, żebyś dostał dwie apteczki od Strix. Dobra, jest tam ten Muton. Dobra, ja wiem o tym, że on tam jest. Nie zapomniałem o nim. Ale mam nadzieję, że on do nas wyjdzie i że go załatwimy. Okej, okay, teraz tak. A, przeładuj sobie. Overwatch. Okej. Okay. Hulk się naprawia. Czy ten Muton do nas wybiegnie? No nie wiem, na razie nie chciał wybiec. Ja w pucie. Molek do góry. A on dalej panikuje. Okej. To jak on dalej panikuje? To może ja bym go spróbował złapać. To jest trochę ryzykowne, bo jeżeli przestanie panikować, to nas tutaj troszeczkę potraktuje mocno. Oddychaj, żołnierzu. Okej. Raz. Dwa. Dobra. Hulk troszkę wrócił do życia. Mam nadzieję tylko, że ta jego zbroja nie będzie zniszczona od naprawy. Gecko. Już się za to biorę. Gecko do góry. Okej. Okay. Długo panikował ten Muton, powiem wam. 16%. 45%. Dobra, to Gecko mógłby spróbować do niego strzelić. Okej, okay, ma 3 życia. To już by było nieźle, żeby go łapać. Overwatch. Czy disabling shot? 60%. O, jest. No i dobrze. Może będziemy go mogli złapać w następnej turze. Dobra, wszystkich wypadek się rozglądaj. Hulk się zbliża. Dobra, tak, Hulk się tam zbliża. A ty się przeniesiesz tutaj. I sobie przeładujesz. No dobrze, 24 minuty filmu, więc raczej. No niestety nie uda nam się tego skończyć w tym odcinku. Ło Jezus. Ale się wkurzył. Ale się wkurzył kolega. Granat. Okej. No dobrze. Dobrze. Będziemy mieli szansę go złapać. Jakie? 57%.
No chyba większe już nie będą, więc nie będę do niego strzelał. Dobra, nie udało się go złapać. Okej. No to oznacza tylko jedno, że będziemy go zabijali. Aha, nie ma amunicji. Jasne. Ty go zawsze możesz granatem załatwić. Gekko, usmażysz mu umysł? W sumie mogłem to zrobić w odwrotnej kolejności. I nie wiem, czy tak po prostu nie zrobimy. Czekajcie, dajmy sobie jeszcze jedną szansę, bo jednak to taki autosave, nie autosave, bo to tylko kolejność pomyliłem. Wiadomo, że to autosave najczęściej się używa z tego, że się myli kolejność. Gdzie jest Gekko? Tylko znając życie, to teraz Gekko go nie będzie mógł trafić. A nie, trafił go. Dobra. Okej, okay. Cyklop tutaj. Gdzieś meld widzimy, tak? Ale to widzicie, to było dalej 57%, tylko tym razem go złapaliśmy. Z tą różnicą. Gdzie ten guz widzisz? Widzi gdzieś meld. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie ona ten meld widzi. No, ale gdzieś go widzi, no. Musimy jej zaufać, że gdzieś widzi. Okej. A, miałem poczekać jeszcze, żeby go trochę uleczyć. No dobra. Miałem poczekać, żeby go trochę uleczyć. Wyruszam. Snajper musi przeładować na pewno. Mogę siać. Pytanie, czy coś tutaj jeszcze. Znaczy outsider pewnie będzie w środku. Ale to już będzie w następnym odcinku, bo 27 minut. Myślę, że jeszcze jedną rundę może zrobimy i to będzie max. Ktoś musi przeładować. Dobra, ty musisz przeładować. Ty się możesz rozglądać, ty się możesz rozglądać. I czekamy. Sektoidy słychać. Meld się skończył. Tu chyba był. A nie. Wydawało mi się, że... A, był tutaj. A, widzicie? Był tutaj. Wydawało mi się, że coś strzeliło i tutaj był. Ale to już będzie chyba ostatni następny odcinek, więc trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Cześć.